Szanowni Państwo, mój kolega Jakub Kulesza się nie pochwalił, to ja go pochwalę. Jest już po interwencji we Wrocławiu, gdzie lekarz nie chciał zacząć leczenia 12-miesięcznej dziewczynki, dlatego że jej matka okazała się niezaszczepiona. Na tym miejscu stanął Jakub Kulesza, stanął Krzysztof Tuduj. Nie pozwoliliśmy na to. Jest sytuacja bardzo podobna. Sytuacja bardzo podobna w szkole. W Gdyni, w moim mieście, w jednej ze szkół organizowana jest wycieczka. Dzieci dowiedziały się, że jadą tylko te, które są zaszczepione. Rodzice usłyszeli od swoich dzieci, że dzieci żądają natychmiast zaszczepienia. Również na to nie pozwoliliśmy. Napisałem natychmiast do Ministerstwa Edukacji, że ja żądam wykładni prawnej mówiącej o tym, że nie ma segregacji sanitarnej w szkołach. Potwierdzenie, szanowni państwo, potwierdzenie tego, że w szkołach nie ma segregacji sanitarnej, usłyszeliśmy dzisiaj w Polskim Radiu od ministra edukacji pana Rzymkowskiego. Powiedział, że każda tego typu sytuacja będzie powiązana z ich bardzo ostrą reakcją. Nie pozwalają na to, żeby dochodziło do takiej segregacji uczniów. To jest nasz cel. Stop segregacji sanitarnej, to jest nasz cel. Jako społeczeństwo jesteśmy od ponad roku oszukiwani i jesteśmy zmuszani do tego, żeby się szczepić. I nie byłoby niczego złego w tym, gdyby rząd powiedział: zaszczepcie się, bo warto iść, bo zdrowie. Ale rząd chce, żebyśmy mieli problemy w pracy, żebyśmy mieli problemy w szkole, żebyśmy mieli problemy w trakcie podróżowania. Rząd myśli nad paszportami. Rząd myśli nad tym, żeby pracodawcy dać możliwość na przykład wysłania nas na urlop, aż zmądrzejemy i się zaszczepimy. Rząd wymyślił na przykład licznik kosztowy, to znaczy w zależności od tego, ile czasu chorujemy po NOP-ach, to tyle rząd będzie nam wypłacał. Tak bardzo cyniczny jest ten rząd. My się na to nie zgadzamy i będziemy blokować 1449. Szanowni Państwo, w tym tygodniu w Sejmie było głosowanie nad tym, żeby zlikwidować zamrażarkę sejmową. Zamrażarkę sejmową, w której pani marszałek Witek trzyma naszą ustawę stop segregacji sanitarnej. Prześledźcie sobie Państwo to głosowanie. Zachęcam gorąco, ponieważ niestety ku naszemu zdziwieniu przeciwko tej poprawce zagłosowali również posłowie, którzy mówią o tym, że segregacji sanitarnej nie powinno być. Ale to jest nic! W prywatnych rozmowach, gdy my rozmawiamy z posłami Platformy czy PiSu, to oni mówią, że my mamy rację. Ale tak wiecie, no szefostwo kazało, to my tak mówimy, jak kazali. Jesteśmy w takiej sytuacji. Tylko Konfederacja w tym momencie, ja to mówiłem też na mównicy sejmowej, 11 kontra 449. Musimy zrobić wszystko, dzięki wam to możemy robić, bo to was się boją, nie nas. To dzięki temu, że wy tu jesteście dzisiaj, oni mogą się przestraszyć. Dziękuję bardzo, że przyszliście. Wielkie brawa dla Artura Dziambora. Brawo, brawo, brawo!